28 sierpnia przypada wspomnienie świętego Augustyna, biskupa i doktora Kościoła. Augustyn urodził się 13 listopada 354 roku w Tagaście, w rodzinie urzędnika państwowego Patrycjusza. Matka Augustyna, święta Monika, pochodziła z rodziny o tradycjach chrześcijańskich i bardzo pragnęła, by jej syn przyjął chrzest. Pragnienie to spełniło się jednak dopiero po 33 latach. Na rozwój Augustyna niewątpliwie zaciążył fakt, że ojciec i matka różnili się co do wiary i przekonań odnośnie do spraw decydujących o losach człowieka. Przez to Augustyn przez wiele lat pozostał rozdarty między wpływem matki i ojca. Augustyn był najstarszym z rodzeństwa. Po nim urodził się Nawigiusz. Nawrócił się on w tym samym czasie co Augustyn. Był też przy śmierci ich matki. Nawigiusz ożenił się i miał kilka córek, które wszystkie poświęciły się Panu Bogu na służbę w jednym z klasztorów. Jedna z sióstr Augustyna wyszła za mąż, a po śmierci męża wstąpiła do klasztoru w Hiponie, gdzie została przełożoną. Gdy w roku 424 zmarła, Augustyn napisał dla tego klasztoru regułę. W wieku 16 lat musiał przerwać naukę z powodu braku pieniędzy, chociaż miał wielkie zdolności. Nauka szła mu łatwo. Imponował kolegom niezwykłą pamięcią. Jednak pierwsze lata nauki Augustyn wspomina w swojej autobiografii z niesmakiem. Miał bowiem nauczyciela, bijącego swoich uczniów bez miłosierdzia za najmniejsze przewinienia. W szkole nie lubił matematyki, ale za to rozkoszował się w literaturze łacińskiej. Jego ulubionym autorem był Wergiliusz. Jako młodzieniec Augustyn żył swobodnie. Lubił zabawy, dobre jadło i picie. Chętnie uczęszczał do teatru. Miał ciągoty do psot chłopięcych. Trudny okres dojrzewania, dużo wolnego czasu i pogańskie zwyczaje sprawiły, że po pierwszych studiach w Tragaście i w Madurze udał się na dalsze kształcenie do Kartaginy, metropolii Afryki Północnej. I tam też związał się z kobietą. Z tego związku po pewnym czasie urodził się ich syn, Adeodatus. Augustyn żył w konkubinacie z tą dziewczyną przez 15 lat. Igrzyska, cyrk, walki gladiatorów, teatr to był jego ulubiony żywioł. Pod wpływem lektury klasyków rzymskich Augustyn wpadł w sceptycyzm racjonalistyczny. Zaczął szukać prawdy. Biblia wydała mu się prostacka, bo jej łacińskie tłumaczenia były wówczas nie zawsze udane. Za problemami filozoficznymi poszły i wątpliwości religijne. W tym czasie wstąpił do sekty manichejskiej, do której wciągnął go tamtejszy biskup, imponując mu wymową i oczytaniem. W roku 374 Augustyn powrócił do Tagasty, gdzie otworzył własną szkołę gramatyki. Po 2 latach zamknął ją jednak i udał się do Kartaginy, gdzie otworzył szkołę retoryki. Miał wtedy 22 lata. Po 7 latach udał się do Rzymu, gdzie także założył swoją szkołę. Tu dowiedział się, że w Mediolanie poszukują retora. Natychmiast tam się zgłosił. Mediolan był wówczas stolicą Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, pierwszym miastem Europy po Konstantynopolu. Oprócz prowadzenia szkoły, Augustyn miał obowiązek wygłaszania mów podczas uroczystości państwowych w Mediolanie. Augustyn miał już wtedy 30 lat. Właśnie w Mediolanie zetknął się ze świętym Ambrożem, który był wówczas biskupem tego miasta. Augustyn zaczął słuchać jego kazań. Wielki biskup zaimponował mu wymową i głębią przekazywanej treści. Niedługo potem przyszło uderzenie łaski Bożej. Pewnego dnia Augustyn wziął do ręki listy świętego Pawła Apostoła. Przypadkowo otworzył fragment listu do Rzymian i przeczytał tam takie słowa. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzom. Jak pisze w swoich wyznaniach, poczuł nagle jakby strumień silnego światła w ciemnej nocy swojej duszy. Zrozumiał sens swojego życia. Poczuł żal z powodu zmarnowanej przeszłości. Dotrwał jako nauczyciel retoryki do wakacji. Następnie ze swoim przyjacielem udał się do jednej z wiosek w pobliżu Mediolanu, aby spędzić czas na modlitwie i na rozmowach na tematy ewangeliczne. Rozczytywał się równocześnie w Piśmie Świętym.
Na początku Wielkiego Postu roku pańskiego 387 zgłosił się do świętego Ambrożego jako katechumen i Wielką Sobotę w nocy z 24 na 25 kwietnia z rąk biskupa Mediolanu przyjął chrzest. Miał wówczas 33 lata. Wraz z nim przyjął chrzest jego syn Adeodatus i przyjaciel Alipiusz. Augustyn postanowił powrócić do Afryki, by nawrócić współziomków i pozyskać ich dla Chrystusa. Tuż przed opuszczeniem Italii umarła w Ostii jego matka, święta Monika. Wkrótce po dotarciu do Afryki zmarł także jego syn. Po przybyciu do Tagasty Augustyn rozdał swoją majętność pomiędzy ubogich i z przyjaciółmi, świętym Alipiliuszem i Ewodiuszem, zamieszkali razem, oddając się modlitwie, dyskusji na tematy religijne i studium Pisma Świętego. W roku 391 Augustyn wraz z przyjaciółmi udali się do Hippony, gdzie postanowili założyć klasztor i tam spędzić resztę swojego życia. Niebawem dał się poznać wszystkim jako człowiek bardzo pobożny. Dlatego, gdy biskup Waleriusz zwrócił się pewnego dnia do ludu, by mu wskazano kandydata na kapłana, gdyż potrzebował jego pomocy, wszyscy w katedrze zwrócili się do Augustyna, wołając: Augustyn kapłanem. Ten, zalany łzami, przyjął propozycję biskupa i ludu. Po przyjęciu święceń nie zmienił jednak trybu życia, ale nadal prowadził życie wspólne w klasztorze. Zaczął nawet przyjmować nowych kandydatów. W ten sposób powstało jakby seminarium, z którego wyszło wielu biskupów afrykańskich. Biskup Waleriusz konsekrował wkrótce Augustyna na swojego sufragana w uroczystość niebowstąpienia pańskiego w roku 394 ku ogromnej radości ludu. Dwa lata potem przeniósł się do wieczności i Augustyn został jego następcą, biskupem Hippony. Nadal prowadził życie wspólne, w którym formował przyszłych kapłanów i biskupów. Po długich latach doświadczeń ułożył dla nich regułę, która w przyszłości miała stać się podstawą dla wielu rodzin zakonnych. Dużo czasu zajmowała mu korespondencja. Nie traktował jej jednak jedynie jako rodzaj kontaktów towarzyskich, ale wykorzystywał ją jako okazję do apostołowania. Augustyn wypowiedział nieubłaganą walkę błędom, jakie za jego czasów nękały Kościół, manicheizmowi, donatystom i pelagianom. Pod koniec swojego życia Augustyn przeżył tragedię. Namiestnik rzymski zaprosił do północnej Afryki wandalów dla obrony przeciwko szczepom dzikich mieszkańców Sahary. Kiedy spostrzegł, że wandalowie są nie mniej od tamtych barbarzyńcami, wypowiedział im wojnę. Było jednak za późno. Po odniesionym zwycięstwie wandalowie zaczęli zajmować miasto po mieście. Hippona broniła się bohatersko przez 3 miesiące, aż wrogom udało się zrobić wyłom w murze i spowodować pożar miasta. Augustyn zmarł w czasie oblężenia, 28 sierpnia 430 roku. Wandalowie siłą zaprowadzili arianizm. Polała się obficie krew męczeńska. 150 lat potem Afryka padła pod hordami Arabów. Ciało Augustyna złożono w katedrze w Hipponie. Potem jednak w obawie przed profanacją wandalów przeniesiono je na Sardynię, aż wreszcie do Pawi, gdzie po dzień dzisiejszy opiekę nad relikwiami roztaczają synowie duchowi wielkiego biskupa, augustianie. Po Augustynie pozostało kilkadziesiąt tomów jego pism. Do najcenniejszych z nich należą wyznania o katechizacji ludzi prostych, o wierze i symbolu wiary i o Państwie Bożym. Zachowały się jego 363 kazania i 217 listów. Słusznie więc zdobył sobie tytuł największego teologa chrześcijańskiej starożytności. Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego, patronem augustianów, kanoników regularnych, magdalenek, kartaginy, drukarzy, wydawców i teologów. W ikonografii święty Augustyn przedstawiany jest w stroju biskupim, czasami jako zakonnik. Jego atrybutami są anioł mówiący mu do ucha, dziecko nad brzegiem morza, przelewające wodę do dołka, księga, pastorał, serce w dłoni, serce przeszyte 2 strzałami oraz uczeń lub grupa uczniów. Módlmy się. Wszechmogący Boże, odnów w swoim Kościele ducha, którym obdarzyłeś świętego Augustyna biskupa, abyśmy napełnieni tym duchem pragnęli i szukali Ciebie samego, bo Ty jesteś źródłem mądrości i dawcą miłości wiecznej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Chrystus, Chrystus, Chrystus.
Kyrie.